you have sent a data request on the League of Assassins to the Bat Computer. Oh, and another equipment request. Did you ever consider a bigger build? I did. Too heavy. Slowed me down. Let me know when it's here. Cześć, witajcie. Jestem Stuart. Gramy dalej w Batman Arkham City. Przed chwilą słyszeliście, jak Batman zamówił wyrzutnię Lin, bo co my mamy za zadanie? Ano, musimy śledzić zabójczynię, generalnie zlokalizować Ra's al Ghula i zdobyć probkę jego krwi. W tym celu musimy podążać za śladem krwi zabójcy, by ustalić położenie właśnie Ra's al Ghula. Tą zabójczynię pierwszy raz mieliśmy okazję spotkać w muzeum, tuż po misji z Pingwinem i Freezem. Wychodząc z tego muzeum właśnie pojawiła się taka cutscenka. Pójdziemy sobie za tą próbką krwi, ale tutaj całkiem niedaleko mamy misję poboczną, jeszcze nieznaną. Zbadaj podejrzane okoliczności morderstwa więźnia. Można sobie zobaczyć to. A później będziemy podążać za śladem krwi zabójczyni. To jest całkiem niedaleko tutaj. Komunikatów, kurczę, od tych zbirów to jest aż za dużo. Jesteśmy na miejscu chyba. Jak nie na miejscu, to gdzieś blisko. No właśnie. Miejsce zbrodni niezidentyfikowana. Ofiara morderstwa. Zejdźmy sobie tu. Mamy ją. I should scan the crime scene to determine the cause of death. Dobra, musimy poszukać dowodów i tutaj już coś widzę. The attack left the victim bleeding profusely. The murderer is likely to have trace elements of the blood on them without realizing. Czy coś jeszcze tutaj musimy znaleźć? To mamy zakończone. Coś nam na pewno jeszcze zostało, bo jeszcze jesteśmy w tym trybie detektywa, ale nie bardzo. The victim's face has been removed and the head wrapped in bandages. There have been 3 murders in Gotham over the last month with the same MO. The press have nicknamed the killer the Identity Thief. If he's now in Arkham City, I need to track him down and stop him. I'll filter the scanner to track the victim's blood particles. That should lead me to the last person to see the victim alive. Maybe even the killer himself. To może być ciekawe zadanie. Podążaj śladem. Może sobie jednak najpierw to zrobimy poboczne. Musimy znaleźć mordercę. Oho, chyba nam przyjdzie też tutaj się z kimś zmierzyć. Widzę, że za płotem mamy dalsze ślady. No dobra, pobijemy się z chłopakiem. Zaraz pewnie dołączą kolejni. Ja już dołączyłem. Jak za późno skontruję, cholera, to tracę tutaj ten współczynnik. Jest ich, kurde, skubańców. Ajajajajaj, idzie dobrze, ale mogło być jeszcze lepiej. No, chyba ostatni został. I możemy chyba wrócić do dalszego tutaj skanowania. Mamy te ślady.
Czyli też śledzimy próbki krwi, tylko tym razem nie kogoś z Ligi Zabójców, a ofiary morderstwa. Zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Oho, tam ktoś jest. No, ciekawe. Co to za postać? Więzień polityczny. Why did you kill him? It wasn't me. I'm not a killer. I'm a plumber, for God's sake. You've got to believe me. I don't have to believe anything. Tell me what you saw. There was this guy. He dropped the body there. He was weird looking. You won't believe me, but, well, he looked like Bruce Wayne. What? I know. Someone must have got to him. He was covered in cuts and bruises, but I'm sure it was him. The poor guy must have had a target the size of Gotham City painted on him. Looked like he'd been attacked by pretty much everyone in Arkham. There may be more victims of the identity thief in Arkham City. I should look out for them. Znajdź więcej tropów, żeby kontynuować śledztwo i mamy misję poboczną, kradzież tożsamości. I w tej chwili nad tym tutaj zakończymy. To tak samo jak tą misję z Deadshotem, musimy znaleźć gdzieś kolejne ślady, które nas po prostu doprowadzą do rozwiązania. Wracamy do śledzenia zabójczyni, która nas może doprowadzić do Ras Al Ghula. W tym celu wracam koło muzeum. No ale te misje poboczne też się zapowiadają ciekawie. Tu ktoś przebrany za Batmana, za Bruce'a Wayne'a. Tam Deadshot. Snajper namierzający swoje ofiary. A my wracamy do śledzenia zabójczyni. Niestety muszę używać trybu detektywa. Ja wiem, o tak wygląda gra o wiele ładniej. Ale ja muszę używać trybu detektywa, aby namierzyć te ślady krwi. Widzę tam paru łebków. Ona najwyraźniej skoczyła, zobaczcie, do góry. Aha. Ona skoczyła do góry, tutaj są chłopaczki, my się z nimi spróbujemy rozprawić. O, jest ich więcej, już dobrze. Ja tam lubię. Te walki są naprawdę zrobione w znakomity sposób. Twardzi chłopaki, kurde. Już powoli padają. Ło! Było grubo. Tu widzę, coś mamy. Nie wiem, czy to otwierać, czy tego nie otwierać. Mogę użyć tego przy okazji. Już tu jestem, rozwiążmy hasło. Metropolis, proszę bardzo. Hasło przyjęte, co nam to dało? Drzwi nam się tutaj otworzyły i możemy sobie zabrać trofeum człowieka zagadki. Wow, dziękujemy. Naprawdę nie trzeba było. Dobra, gdzie ona teraz zostawiła te ślady? Gdzieś się, kurczę, zgubiliśmy. Oho, są, widzę, na dachu je. Dobra. Włazimy. W którą stronę one prowadzą? Gdzieś tu. A jest. Może ona gdzieś tu przeskoczyła? Raczej nie. Fucking shit. A są, dobra. Są. Teraz tam widzę niżej. Czy pani sobie zeskoczyła? Pobiegła tędy. Dobra, mamy tutaj. Nie będę się spieszył, bo nie chcę zgubić tych śladów.
Fakt, że są dosyć tutaj niby często rozsiane, ale różnie z tym bywa. Kurczę, tam jest kolejne. Już widzę, że tu gdzieś chyba na dach poszła. Nie trzeba było. Ajajajajajajajajaj. Dobra, zeskoczymy sobie. Tutaj widzę te ślady. No wiem, no gra wygląda zupełnie inaczej. Ale taka misja. Znowu weszła na dach. Myślę, że niedługo powinniśmy ją, kurczę, znaleźć albo namierzyć. Co? O, proszę. Więcej musimy znaleźć dowodów, żeby dotrzeć do zabójcy. Ślady krwi się skończyły. Mamy akurat tutaj bandaże, zeskanujemy to. O kurde. Kto to? The only way to find Raish is to get a tracker on that ninja. I'll need to get in close. No to biegniemy za nią. Teraz już mamy ścigałkę. Cholera, żeby mi nie uciekła. Sprytniejsza niż by się mogło wydawać. Są momenty, że jakby trochę czeka jednak na nas. Biegnij, Batman, do jasnej cholery. Skubana, no. Poczekaj na Batmanka! Muszę zrobić kontrę i przyczepić jej urządzenie namierzające. O, shit, no nie udało się. Chodź tu. Teraz się udało. O, proszę. You only continue to live because the great Ra's al Ghul allows it. Call him off. I can take her. Stand down. Do not follow us. Fajne. I didn't need your help. Really? That's not what it looked like from where I was standing. I had it under control. Why did Alfred send you? He was worried about you. Take this. Get it analyzed and start searching the hospitals and emergency rooms. Anyone with this blood in them will be dead within 24 hours. Whose blood is it? Oh, it's yours, isn't it? I'll get it to the hospitals and come back. You need my help here. I can handle it. You're needed in Gotham. Things could get worse, much worse. You think? If Strange really knows who you are, what happens if he tells everyone? How will you... Trust me. I'll find a way. Batman zawsze sobie poradzi. Mamy gadżet, wyrzutnia lin, chyba tych kilku naraz. You know where I am. I know. Now go. Robin został pożegnany jak zwykle, tyle się napomagał. Wyrzutnia lin pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy dwoma poziomymi punktami. Można w ruchu zmienić kierunek bez dotykania ziemi. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Między jednym oddalonym punktem a drugim. Aktywuję lokalizator. Mamy życiorys postaci Robin. Śledź zabójcę, używając urządzenia namierzającego, by znaleźć Ra's al Ghula. Tu mam jeszcze jakieś zadania poboczne. Na razie tych nie robimy. Czekajcie, bo mieliśmy tutaj nowy życiorys Robina. Prawdziwe nazwisko Tim Drake, student Gotham City, niebieskie. Oczy, kolor włosów czarny, 177 cm, 77 kg. Młody Tim Drake siedział na widowni, kiedy zginęli latający Graysonowie. Widział, jak Batman skoczył na arenę. Będąc pod wrażeniem bohaterstwa Batmana, Tim uważnie śledził poczynania Batmana i Robina. Wreszcie, wykorzystując swoje zdolności detektywistyczne, odkrył ich prawdziwą tożsamość. Przekonał Bruce'a Wayne'a i Dicka Graysona, obecnie Nightwinga, że w niekończącej się walce o sprawiedliwość potrzebny jest nowy Robin.
Sprawdzony przez Mrocznego Rycerza po przejściu morderczego szkolenia, Tim zdobył prawo do posługiwania się imieniem Robin i udowodnił, że jest tego wart. Wow. Dobra, śledzimy tego zabójcę. 200 parę metrów. Okej, 190. Kurczę, tutaj mamy mur, nie przedostaniemy się, muszę polatać jakby wzdłuż tego muru. Okej, chyba jestem na dobrej drodze, dokładnie, nowa wiadomość dostępna od Jokera. Takie pierdy, nic nie wnoszące. Okay. Straight. Batman saved Freeze from Penguin? Are they working together? Nah, Batman would work for Freeze. Gdzieś mamy to blisko. Wasn't Freeze working for the Joker? I'm sure he was. 70 parę metrów. 80 metrów w dole. Dzwoniący telefon wykryty. Ja podziękuję. Już myślałem, że to u mnie w domu dzwoni. Oh shit. Ilu ich tu jest? Nie za bardzo chcę z nimi walczyć. Bo tutaj mamy robotę do wykonania. Oh shit. To jest chyba gdzieś tam w dole, tam widzicie, jest taka dziura. Holender, dobra. Spróbujemy zejść. Może się uda podwójny knockout wykonać. Tu cichy knockout? Może jeszcze ten? Ale poszło. Jezu, tam ktoś wrzeszczy. Zobaczmy. Ajajajajaj. Więzień polityczny uratowany. Brutalne działania, misja poboczna. Aha, czyli można ratować takich oto więźniów. Coś mi się wydaje, że my musimy tutaj zejść na dół. Oracle, I'm heading underground. Below the surface, Gotham's a maze of old steel and ironwork. My signal may get weak. Try and stay locked on. Rerouting additional satellite coverage now. Good luck, Bruce. Szczęki, które już kiedyś widzieliśmy. No już mniej więcej... Już mniej więcej, kurczę, wiemy chyba co i jak. Jest zupełnie nowa tutaj lokacja. Czy oni poszebywają gdzieś w podziemiach? Ten gadżet pewnie nam się tutaj niedługo przyda. Mamy jedyną dostępną trasę. Oho. To i tak jest niżej. Dobra, atakujemy. Jest jeden twardziel, na niego muszę uważać. Tak go tylko wykończę, ale ci mi tu jeszcze przeszkadzają. Twardziel wykończony, jeszcze ci zostali. Już też wykończeni, poszło. Joker's got his crew moving through the sewers, hunting down what's left of Penguin's thugs. Dobra, my chyba musimy iść tędy, ale widzę, że tutaj coś jest ciekawego. Jakaś ściana, nie będę rozwiązywał tej zagadki, jak zauważ, że jest zbyt skomplikowana. Można by spróbować, ale myślę, że to jest, kurczę, jakaś tutaj też pułapka. Na razie sobie to odpuszczę zupełnie. Na te zagadki przyjdzie czas.
Zawsze można je rozwiązać po zakończonej grze. Trzy zęby Jokera zniszczone. O właśnie, tu chyba mamy coś, co nam się przyda. Tam w ogóle widzicie, jest różowa trofka, to pewnie dla kobiety kota, czyli też będzie można się ją tutaj wybrać. O to chodziło, wyrzutnia liny. A, w ten sposób mogę się tutaj przemieszczać w inną stronę. Dobra, jakoś to chyba wyszło, dobrze. Zobaczymy. Tam gdzie szczęki, tam i my. Listen up. The last of the penguins crews will hold up somewhere up ahead. Joker wants him found. Do we kill him? Up to us. I say we kill him. Bo musimy się pobawić tutaj z tym. Never trust a merc. Like I say, it's up to us. Zobaczmy, ile ich jest. Dobra. Jest zabawa, jest fan jak zwykle. Ale dobrze szło. Chłopaki coś tu próbują zabrać z tych skrzynek, albo same skrzynki, może bronie chcą tam wyciągnąć czy coś. Będziemy im przeszkadzać, póki tylko można. Chyba ostatni został. Zresztą gnój ostatni jeszcze mnie uderzył. O, ale teraz z łokcia. Ło. Ładnie oberwał. Dobra, cicho szczęko, tam jest trofka, tu jest szyfr, o kurde, trudny, wagonik, tak by coś pasowało, co? No i jest. Dostępna nowa modyfikacja gadżetu. Co nam to kurczę dało? A, otworzyło nam te przejścia tutaj. Myśmy tu już kiedyś byli. To jest po prostu, to pomieszczenie było wcześniej zamknięte. Protocol 10 will commence in 5 hours. Tu gdzieś mamy przejście. Jakieś drzwi. O kurde, grubo. A czy to możemy otworzyć sobie? Impuls elektryczny i boom. Aj, to muszę się rozpędzić. Tu jest coś. Dobra, zawsze to będą punkty. Ajajajajaj. Aż to! No wiecie co, no takie rzeczy, żeby mnie łapali w tej grze. No, żeby nie można było porządnego wślizgu wykonać. Pancerz bojowy bierzemy. Na razie cały czas inwestujemy w obronę. Dzięki temu dłużej można wytrzymać w tych walkach. Gdzieś tam nam pokazuje 50 parę metrów. No, tutaj to my nie byliśmy. Wszystko wygląda mega ciekawie, jakaś zupełnie nowa lokacja. Tutaj muszę wyciągnąć ten gadżet, wyrzutnia liny. Oto. Dobra. Tu trzeba pewnie wejść. 8 zębów Jokera. Zniszczono. Wejdziemy sobie w te drzwi. Zburzone ulice. No i moi drodzy, tutaj sobie na razie zakończymy, zbliżając się pewnie do Ra's al Ghul, a może i nie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!